Kamienicę skończono remontować w styczniu, a pani Wierzbicka otrzymała ją w marcu. Nie wiem, czy to tak powinno być, no może tak. Taki prezent zrobiło miasto właścicielce. Z chwilą, kiedy odmówiłam przyjęcia umowy, ze strony pani Wierzbickiej zaczęły się nękania. Zaczęła mnie poniżać, zaczęła pytać się natarczywie, kiedy opuszczę to mieszkanie. Zaczęła mnie obrażać, kiedy te szczury pójdą stąd. Wyśmiewano się również, przepraszam, że powiem, ale idzie ta z grubą D. I była zwoływana cała rodzina pani Wierzbickiej, żeby się ze mnie śmiano. Nie podobało się panu również na filmie, że ktoś pana filmuje. Wie pan, co się robi z takimi sprawami? Czy ma pan, czy w takiej sytuacji dostał pan również kompetencje do stosowania siły i samowolnie wymierzania sprawiedliwości? No ja byłem na policji, mówiliśmy, że nas filmuje. Ale nie, myśmy widzieli, że pan uderzył człowieka, widzieliśmy nie to. Nie uderzyłem człowieka, tylko telefon musiałem wytrącić, bo trzymał w ręku telefon, ja chciałem mu ten telefon wytrącić. To dlatego zadaję jeszcze raz panu pytanie. Czy pan otrzymał kompetencje od któregokolwiek z organów do stosowania siły w sytuacji, w której nie podoba się panu, że ktoś pana filmuje? Nie dostałem nic takiego, ale to jest normalny odruch. Nie zgadzamy się i nie godzimy się na takich właścicieli kamienic. Nie chcę, żeby nam zabierano godność człowieka. I chyba tu najbardziej zabrzmi zdanie Zofii Naukowskiej z medalionów. Ludzie ludziom zgotowali ten los.